Siemanko, jestem Lucek, a to jest Spin Tires. Moi drodzy, zapraszam was na kolejne przygody pana Rosjanina. I w tym odcinku poznamy jego imię. Jest to Sasza. I Sasza kupił sobie nowy pojazd do pracy. Bo w poprzednich odcinkach patrzyliśmy sobie, że nasz uczciwy Rosjanin jeździł sobie po bułki różnymi autami i testował sobie po prostu różne to wozy. A dzisiaj mamy do dyspozycji coś takiego. I brzmi to wspaniale. No ale dobra, na razie nic nie mamy na pace. Musimy przygotować to auto, ten wóz, ten pojazd do transportu drzewa. Więc dajemy nadwóz do transportu drzewa i długą przyczepę. Momencik. Tak, jeszcze możemy tutaj parę rzeczy zamontować. Oczywiście wszystko ładujemy. Moment, czy ja tutaj... Nie za dużo jest, okej. No dobra, jeszcze tylko średnia przyczepa, czy długa? Długa przyczepa, oh yeah. Myk. No i mamy gotowe. Mamy tutaj też różne opony, czy koła. Myślę, że domyśle są spoko. I przy nich sobie zostaniemy. Niestety, nasz Rosjanin z braku zleceń nie zdążył zarobić sobie na paliwko. Ma tego paliwka tak naprawdę niewiele. Pojazd kupił sobie bardzo duży, ale kasy nie ma już w ogóle, więc... Będzie ciężko chyba. Zobaczymy. Auto strasznie dużo pali, jeśli włączymy AWD i blokadę dyferencjału. No, ale może jakoś starczy tego paliwa, nie wiem, dobra. Musimy jechać po drzewo. Drzewo jest tutaj. I jedziemy prosto po drzewo. Dobra. I gaz. Tu możemy też w zasadzie wjechać. Zobaczycie, jak ten nowy wóz pana Rosjanina by się spisywał, sprawował. Ale dobra, na razie jedziemy autostradą w Spin Tires. Czyli tutaj. Coś czuję, że ta długa przyczepa naprawdę będzie Saszy tutaj przeszkadzać. Ale spokojnie, damy radę. Więc tak, jedziemy zarobić sobie do naszej żony. Żona przygotowuje dla Saszy bardzo dobry obiadek. No i Sasza chce jak najszybciej na ten obiadek zdążyć, chce jak najszybciej dojechać do domu. Jak widzicie, nowy jego pojazd jest naprawdę szybki. Jednak szybkość to jedno, trzeba oczywiście też dojechać w jednym kawałku. Tam mamy na przełaj, więc nie jedziemy drogą, jedziemy na przełaj i sprawdzimy, jak to auto będzie się spisywać, jak ten pojazd będzie się spisywał na totalnych bezdrożach przy okazji. Dobra. Niestety mamy długą przyczepę do transportu drzewa i ona może nam sporo przeszkadzać przy jakichś gwałtownych manewrach, więc muszę uważać. Ups. Troszeczkę zwolnimy, włączymy sobie jedynkę. Dobra. I teraz... No nic, idziemy w prostej linii. Tutaj są małe drzewka, je spokojnie sobie rozwalimy. Kamienie pokonujemy bez problemu. Odsłoniłem kawałek terenu. Świetnie. No dobra. Zerknijmy teraz może na mapkę, włącz ręczny. I... Jak to tutaj wygląda? Odsłoniliśmy sobie kawałek terenu. O, man. Więc tak, musimy jechać cały czas prosto. Tu jest kawałek drogi i na nią możemy sobie nacelować. Mogę przejechać tu na przełaj, albo kawałek pojechać po prostu wodą, ale przejedziemy sobie na przełaj. A co? Jak tam moja przyczepka? Przyczepka jest ok, nic się z nią złego nie dzieje. Zaraz będę mógł pewnie włączyć jedynkę plus i razem z Saszą popłyniemy ostro. Dobra, o, jest i ta droga. Świetnie, dobra, jedynka plus. I grzejemy. Jest na razie bardzo dobrze, idzie jak z płatka, nie ma problemów. Nie wiadomo, jak pojazd będzie się zachowywał, gdy załadujemy tutaj już jakieś drzewo, a konkretnie długie kłody, do jakich jest przystosowany ten wóz. Mamy rzekę. Myślicie, że damy radę? Spróbuję się troszeczkę rozpędzić. Aby tak zrobić, muszę użyć wszystkich biegów.
Celujemy tutaj, dobra. No nie będę w stanie się tutaj go spędzić, więc jedynka plus i grzejemy. Troszeczkę muszę się ustawić bokiem, bo będzie mnie znosić na pewno. Oj. O, i silnik zgasł, cholera. Ale odpalamy z powrotem i jedziemy. Dam troszeczkę mniejsze obroty, żeby się nie zakopać mocno. Kręcę kołami lekko na boki. I co się dzieje? A nie jestem w stanie zobaczyć, czy się zakopałem, czy pcham troszeczkę błota na pewno. Okej, okay. Troszeczkę odpuścimy. Lekko gazu. Może się uda z tego wydostać jeszcze. Sasza został sam na środku rzeki, można powiedzieć, ale do brzegu jest naprawdę niedaleko. Oj. Czy mogę użyć wyciągarki? Zobaczmy. O, nie, nie, ale mogę się naprawić. Okej. Naprawiony. Tu są jeszcze jakieś... Aha, dobra, fajnie. Okej, no to jedziemy. No, coś, nie wiem, czy się ruszymy stąd, cholera. Tak, tutaj, ojej, się zrobiło straszne błoto. Ja, o, proszę bardzo, coś się dzieje. Tak jest. Elegancko. No, Sasza chyba jest bardzo zadowolony ze swojego nowego pojazdu, bo jak widzicie, wykaraskał się z naprawdę poważnej biedy. Wow. Dobra, i jest git. I gaz. No i jedziemy teraz kawałek asfaltem. Chyba, że możemy przejechać na przełaj, gdzie dokładnie drzewo jest. Oj, troszeczkę źle mi ta mapa pokazuje tutaj. O, już jest dobrze. A w zasadzie mógłbym pojechać tutaj na przełaj i chyba tak... O, a raczej to jest tam gdzieś. Czyli musiałbym jechać w tamtą stronę. Ja myślę, że to jest niedaleko. Ja myślę, że to jest w tym takim lasku. Chociaż nie, to jest chyba gdzieś tu wzdłuż drogi. A będzie zjazd dalej. Dobra, wycofam kawałek. Wyłączę blokadę dyferencjału, żeby lepiej wykręcić, mocniej. Okej. I git, jedziemy. Dobra. I tu musi być gdzieś zaraz zjazd. O, proszę bardzo. Trochę zarośnięty ten zjazd. Zerknijmy jeszcze na mapkę, jak to tu wygląda. Ojej. To jest jakoś tutaj. No dobra, trzeba wycofać. Nie ma bata, tu nie przejedziemy. Czyli jednak musiałbym pojechać tamtą drogą. Ale dobra, tutaj coś jest, jakiś budynek. Zobaczmy, o co chodzi. Okej. Czy tu będzie coś... Tu jest nawet paliwo, o, ale w sumie mam jeszcze trochę tego paliwa, więc spoko. Przydałoby się natomiast tutaj wykręcić, bo nas interesuje drzewo. Dobra. Okej. I... Ups, dobra. W sumie to się może troszeczkę jeszcze złożyć. Albo i nie może. Dobra, wyłączamy blokadę. Połączamy blokadę z powrotem i grzejemy. Dobra, czyli jednak musimy się tam na przełaj troszeczkę przedostać. Myślę, że jakoś damy radę, ten pojazd jest naprawdę potężny, to jest niesamowita maszyna. I myślę, że bez problemu się tu jakoś przeciśniemy przez te małe drzewka. A przy okazji można odkryć kawałek terenu, czemu nie?
Zostało nam 101 litrów w baku. Myślę, że uda się dostarczyć drzewo na czas i że nam wystarczy po prostu paliwka. Chociaż nigdy nie wiadomo. W razie czego nie bójcie się. Nasz Sasza ma prawdziwych kolegów od kielicha, więc oni mu na pewno pomogą. Moment, tu mamy małe drzewo czy duże? Czy przezmie się przedrzemy tutaj przez górę? Spróbuję, zobaczymy co się da zrobić. Uwaga. Dawaj Sasza. O, paliwo się na czerwono już świeci. Jednak tutaj się nie przedrę. Spróbuję jakoś objechać ten teren albo coś. Tutaj dookoła może się uda. Może będą jakieś małe drzewka, które będzie można rozjechać. Tam są lampy, więc tam już jest kawałek drogi. Ups, ups. Wjechałem w jakiś wychodek. Dobra, mam nadzieję, że... Och, przyczepa mi się tam nie zahaczy. Jest okej. Dobra, chyba lepiej będzie zjechać po prostu z tej strony. I czy to jest na pewno tutaj? Tak, musiałbym skręcić teraz tutaj w prawo. Tu gdzieś był wjazd, ale chyba nie zdołaliśmy tam po prostu sobie wjechać. Dobra, no to jedziemy. Uwaga. No i fajnie, jesteśmy przy drzewie. Załadujemy się po uszy i jedziemy w trasę. Tak, ja z tamtej strony po prostu nie dałem rady tutaj wjechać. Ciężko będzie wykręcić, ale Sasza ma niesamowite umiejętności prowadzenia takich maszyn, więc myślę, że jakoś sobie damy radę. O, proszę, już można, długie kłody. Pięknie. Załadowane, 6 punktów. Drzewo. Możemy jechać, tak myślę. No i zobaczymy, teraz będzie tak naprawdę prawdziwy test dla tego wozu. Świetnie sobie radzi w błocie, mimo że jeszcze nie włączyłem AWD. Nie wiem jak ja tu wykręcę, tam jest, oj, tam jest pniak. Muszę przejechać kawałek do przodu, więc... włączymy AWD. I... wykręcamy ładnie. Tak, teraz do tyłu. Okej, świetnie. I... tadam, gotowe. No dobra. Załatwione, wykręciliśmy dosyć sprawnie. Możemy jechać do przodu. Wyłączam blokadę dyferencjału i teraz jedziemy do celu. A cel, moi drodzy, znajduje się tutaj. I nasz Sasza jest uradowany, że jego auto jak na razie radzi sobie perfekcyjnie. Okej, ciężko, ciężko. Ciężko mu uciągnąć to drzewo, ale... może jakoś da radę. Połączę blokadę. Okej. I... jakoś się udało, chociaż jest bardzo ciężko. Bardzo ciężko, naprawdę ciężko. To jednak dajemy sobie jakoś radę. Dobrze, teraz muszę jechać dokładnie tutaj. Tu jest jeszcze jakieś drewno. Dobra, pojedziemy sobie asfaltem. Tak, myślę, że tutaj da radę dojechać jakoś. Okej. I... skręcamy w lewo. I jedynka plus. Tutaj nie ma co się śpieszyć, bo jest zakręt. Albo dobra, spróbujemy. Blokadę wyłączam i jedziemy ostro. Ale driftuje ten pojazd, teraz trzeba uważać. Wow! Dobra.
Sasza naprawdę nie będzie czekał. Zupka wystygnie i co będzie? Chociaż nie wiem, co on tam będzie miał na obiad, ale jest naprawdę zdeterminowany i skłonny poświęcić wszystko, aby zdążyć do żonki, do ciepłej żonki i na ciepły obiadek do domu. Oczywiście z pełnym portfelem pieniędzy za drzewo, które musi dostarczyć wyznaczone miejsce. Zostało nam 31 litrów, myślę, że jakoś damy radę. Chociaż jest to ryzykowna gra, nie ma czasu tankować. Na razie jest bardzo, bardzo dobrze, jedziemy sobie pięknie asfaltem i bez większych problemów. Sasza specjalnie wziął takie zlecenie, żeby jak najszybciej zdobyć gotówkę. O nie. O nie, robią się problemy. Do celu jest naprawdę niedaleko. Ale cel... Chyba tutaj będzie jakaś droga. I to będzie paskudna droga. Tak. Chyba żebyśmy gdzieś tam zajechali. Jak to tam wygląda? Tutaj nic nie widać, wszędzie jest ukrywanie. Tu jest jakaś droga, widać. Ale tu jest mały wąwóz i może uda się jakoś go wykorzystać, jako skrót na przykład. Dobra, spróbujmy. Okej. Tak, tu jest jakaś droga i wygląda całkiem w porządku. Ta droga chyba prowadzi prosto z rzeki, więc Sasza nie ma się co w nią pchać tak naprawdę. Ups, coś tam z tyłu zawadziłem chyba. Troszeczkę obtarłem drzewo. Musimy skręcić na ten, nie wiem, wąwóz tutaj. Ale tu są drzewa. Nie mamy niestety piły łańcuchowej, więc nie przytniemy tego drzewa, więc musimy wycofać z powrotem. Nie zahaczę tam, zahaczyłem. Dobra, do przodu. I... Nie tak, nie tak. O, tak. Tak i tak. I uwaga. Doskonale. Dobra. Zostało nam 11 litrów paliwa. O cholera, to będzie problem. Ale spokojnie, myślę, że jakoś damy radę. Tu musimy się jakoś przedostać. O rany. Nie wiem, czy tu wykręcę. Oj, będzie ciężko. Dobra, mam pomysł. Tak. Tak. Dobra, i do przodu. 4 litry paliwa zostało. 3 litry. O cholera. Nie! O, brakowało. Jest ciężko. Dawaj, Sasza. I udało się prze... Oh, shit. Nie ma paliwa. Pusto w zbiornikach. Niestety Sasza został na środku drogi. Niedaleko mu do celu zostało. Do celu. Ma do pokonania ten mały tutaj wąwóz. Ojejku. Ale słuchajcie, Sasza ma dobrego kolegę Władimira, który posiada tego oto monstera do transportu paliwa. Hell yeah. I pojedzie prosto do Władimira, aby mu pomóc. Jedziemy. Najpierw musimy wziąć paliwo do zbiornika. Na szczęście akurat tutaj Władimir zbierał grzyby. Na grzybową. I zatankuje paliwo. Ciach. Tankujemy. 1200 litrów.
Okej. I gaz. Teraz jedziemy prosto do naszego Saszy. Piękny kolega Władimir. Oj. Sasza ma niedużo czasu, Władimir o tym dobrze wie. Dlatego będzie musiał się przedostać przez rzekę, ale ma wspaniały wóz, który myślę, że sobie z tym poradzi. Tu mamy tak. Tu mamy tak. Tu może być głęboko, ale widzę, że tu jest jakaś płycizna, więc pojedziemy sobie tutaj, tutaj i tutaj. Prosto do naszego Saszy. Więc tak. Tutaj pojedziemy tak, tak. Myślę, że jakoś przedostaniemy się tutaj. Nie będzie problemu z tym samochodem. To jest też nowy wóz Władimira i on sobie chce troszeczkę nim pojeździć po takich bezdrożach, więc był na grzybkach sobie przetestować, ale skoro mamy teraz ważniejsze zadanie, no to gazujemy. Dobra. Gdzie są nasze punkty? Tutaj. Jedziemy. Myślę, że ten pojazd sobie poradzi z każdym terenem. Jest to zmodyfikowany ZIL. Jak widzicie. Jadę teraz bez blokady dyferencjału, dlatego troszeczkę się tutaj miesza, ale gdy włączymy blokadę, to oczywiście będziemy jechać szybciej. Niewiele szybciej, ale krótże pokonujemy wszystkie tereny możliwe, wszystkie. No dobra. Wspaniale. Tak. Sasza sobie troszeczkę poczeka, może obiadku nie zje już, bo jak widzicie, niestety robi się już powoli wieczór. Ale no, zupkę zawsze można odgrzać albo zrobić nowy obiadek. Jeśli pieniądze będą odpowiednie, to żonka na pewno skusi się zrobić coś nowego. Oh yeah. Jak widzicie, tu nie ma kompromisów, radzimy sobie perfekcyjnie. Dobra. Ja jestem ciekawy tej rzeki, jak sobie Władimir poradzi z rzeką w tym aucie. Czy wysoki profil opony przejedzie przez rzekę? No jak widzicie, łamie drzewa perfekcyjnie, nie ma tu żadnego problemu. I poradził sobie z tym, z tymi bezdrożami też, bez większych trudności. Wow! Okej, już myślałem, że nie wycofam, ale się jakoś udało. Dobra. Tutaj jest jakiś zjazd do wody. Jakieś kąpielisko, plaża rosyjska. Ale to nas nie interesuje, bo pojedziemy w zupełnie innym kierunku niż musimy. No, nasz Sasza przecież czeka, kolega. Kolega od kielicha, więc musimy zdążyć na czas. Dobra. Tutaj mamy rzeczkę, mam nadzieję, że nie jest zbyt głęboką. No nic, Władimir. Weź głęboki oddech, bo czeka nas konkretna przeprawa. Zgadłem, tutaj jest płycizna, więc idzie naprawdę perfekcyjnie. A tutaj... Świetnie. No i jest upragniony zjazd. I za chwilę pojedziemy pomóc naszemu Saszy, koleżce od kielicha, w trudnej sytuacji. Dobrze. I już widzimy naszego przyjaciela. Uwaga. Dobra, muszę tutaj troszeczkę pomanewrować. Okej. I gotowe. Teraz możemy zatankować. Cysterna paliwowa. Oj, muszę trochę bliżej podjechać. Sorki. Dobra. Jest. Wspaniale. Dobra. Teraz Władimir może się wycofać kawałek, żeby nie przeszkadzać. Ale będzie tutaj jeszcze w pogotowiu, w razie jakby coś się stało. Bo, no cóż, dojazd do celu nie jest wcale taki łatwy. I Sasza będzie musiał sobie z tym jakoś poradzić. Ale pełny bak w takim wspaniałym wozie to naprawdę fantastyczna sprawa. Jedziemy. Dobra, teraz tak, zmienię sobie cel. To cel mamy tutaj. Hops. Hops, hops. O, właśnie tak.
Teraz szukamy odpowiedniej drogi. Właściwie mógłby nas Władimir prowadzić tutaj troszeczkę. Ojej. Jest problem. Ojej. Ojej, tu są drzewa. To dosyć konkretne. Ojej. Ale może jakoś uda się je pokonać. Nie wiem, czy ta choinka się złamie. Złamie się, dobrze, świetnie. No to już mamy praktycznie z górki i teraz tylko, aby się nie wywalić. Oj. Dobra, jedynka i próbujemy. Dobra, tu kłody oprą się o drzewo i fantastycznie. Udało się z tego wykaraskać. Oj, była chwila grozy. Okej, i... Świetnie. Jakoś to idzie. Damy radę jedynkę plus? Ubić? Jest! Potężna maszyna. W takim trudnym terenie, wyższy bieg, no niesamowite. Uwaga, przejazd przez kłody, przez jakieś małe gałązki, bez problemu. Dojeżdżamy do celu. I prawie bym się rozwalił. O kurde, tu trzeba uważać. Na szczęście, jak mówiłem, Sasza to doświadczony tracker i on z takimi rzeczami już nieraz się zmagał. Da sobie radę. Uwaga. Okej. Jeszcze kawałek musimy tu wykręcić. Pięknie. Prawie pięknie. O nie. Nie mogę wyciągnąć przyczepy, ale kawałek idzie do przodu. Coś tam haczy, coś tam zahaczyło. O, mogę już rozładować, świetnie. Gotowe. Sasza wykonał misję. No cóż, bez pomocy Władimira nic by z tego nie było. Ale jak widzicie, nowy pojazd naprawdę spisuje się świetnie, zarówno pana Saszy, doświadczonego trackera, jak i Władimira Grzybiarza, który po prostu kupił sobie nowy gadżet. I możemy jechać po kolejny załadunek. Czy mogę złożyć moją przyczepę? Oczywiście, że tak. Składamy więc przyczepę i Sasza jedzie do domu. Przygotować się na następny dzień, odespać. Właściwie już nockę, bo pracował dosyć długo, przez ponad 8 godzin, więc jest naprawdę zmęczony, ale żonka mu to na pewno wynagrodzi. Nic, moi drodzy, mam nadzieję, że wam się podobała historia Saszy i Władimira. To był test dwóch pojazdów, zmodyfikowanego Zilla oraz tego MZKT7401. Także jest tutaj też sporo modyfikacji, znaczy dodatków do tego pojazdu. Możemy zamontować sobie skrzynię naprawczą oraz dodatkowy zbiornik paliwa. Ja go natomiast teraz nie uzupełniałem ze względu na to, że miałem przygotowaną inną modyfikację, którą chciałem wykorzystać specjalnie w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało i zapraszam na kolejne tego typu odcinki ze Spin Tires. Trzymajcie się, na razie, pa pa.